Dzięki nowemu Centrum Kreatywnej Kultury Lubuski Zespół Pieśni i Tańca zyskał nową salę taneczną o powierzchni 120 m² z drążkami baletowymi oraz lustrami. Zyskaliśmy też wspaniałą garderobę, gdzie przechowujemy nasze stroje ludowe oraz mamy dobrze wyposażoną salę wokalną. Na scenie sali widowiskowej zespół wykonał wiele koncertów przy dużej publiczności. Znajdujemy się w Instytucie Biowęgla w Kalsku, który powstał wskutek fascynacji do materiału, jakim jest biowęgiel, znany również pod nazwą węgiel aktywny, węgiel aktywowany. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i zamierzamy rozwijać te technologie biowęglowe z racji nieograniczonych możliwości tego materiału. Można go stosować przede wszystkim i my wykorzystujemy w naszych technologiach już opatentowanych również w rolnictwie, ale też w branży kosmetycznej, budownictwa, odzieży funkcjonalnej, leków, czy też jako superkondensator przy magazynowaniu energii. Zamierzamy kontynuować nasze prace badawcze i komercyjne, żeby jak najszerzej rozpropagować ten fantastyczny materiał. Rokrocznie mamy do czynienia z ponad 160 tysiącami nowych przypadków nowotworów w Polsce. Z tej liczby około 100 tysięcy chorych poddawanych jest różnej formie radioterapii. Poza teleterapią, która jest podstawą radioterapii w onkologii, stosujemy także brachyterapię. Tutaj mamy jej dwie formy. Brachyterapię HDR ze stałym źródłem promieniowania i LDR, gdzie źródło promieniowania jest pozostawiane w chorym. W odróżnieniu od metody HDR, metoda LDR pozwala na zastosowanie w przypadku chorych na raka prostaty pojedynczej leczącej frakcji napromieniania, która pozwala uwolnić się choremu od choroby w ciągu 2 dni leczenia. Światowy geopark UNESCO Łuk-Murzakowa jest pierwszym tego typu geoparkiem w Polsce. Obecnie mamy dwa takie geoparki. Geopark Łuk-Murzakowa jest chroniony zarówno ze względu na swoje walory geologiczne, jak i przyrodnicze. Przyroda ożywiona jak najbardziej zachęca do tego, żeby tu przyjechać, żeby te tereny odwiedzić, zobaczyć. Jesteśmy w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym Światowego Geoparku UNESCO Łuk-Murzakowa w Łęknicy. Centrum to powstało 2 lata temu, bo do tej pory w samej Łęknicy nie było żadnego miejsca, gdzie można było zasięgnąć informacji turystycznej. I to centrum ma za zadanie promocję Łuku-Murzakowa, wszystkich atrakcji turystycznych, ale dodatkowo też w tym centrum można również zająć się wieloma innymi rzeczami. Miasto Gorzów Wielkopolski stawia na rozwój kształcenia zawodowego z uwagi na to, żeby rozwijać lokalne firmy. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstało w samym centrum miasta i skupia bardzo ważne dla rozwoju przemysłu Gorzowa gałęzie. Warto to było zrobić przede wszystkim dlatego, żeby rozwijać lokalną przedsiębiorczość, żeby nasi pracodawcy mieli odpowiednie kadry. Ta szkoła ma być odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i na potrzeby związane z zasobami ludzkimi.